Drop. Czarek, bo co się odpierdoliło, powiedz? Mówili mi, że jak wejdę na teścia, to będzie łatwiej. Rzeczywiście było łatwiej. Schodzę z teścia. Schodź z teścia, bo to złe rzeczy. Panowie Ferrari i Sebastian, czy podobała wam się muzyka trans na wejściciu? Oczywiście, na wstępie mogę zaznaczyć, że Trans TV rządzi. Także Sebastian, fajna. Jak się podobała muzyka trans na wejściu? Dlaczego ubliżasz mi, mojej przyjaciółce? O Jezu, zaczynamy, kurczę, byle. Dlaczego mi ubliżasz? Co to jest? Od razu przejdźmy do finału tego performance'u, bo sam robię performance'y chujowe, wiem, gdzie to idzie, więc o co ci chodzi? Komu? Ja się... Stary, kurwa, masz tutaj szansę się wyczyścić albo być znienawidzonym do końca życia, więc twój wybór jest. No jak, za co? Ja, czyli to kurwa... Ale przepraszam, ja mam na imię... Marek. Czy to Marek się pukał z Rafalalą, czy ty? Ja nie wiem. I to jest moja przyjaciółka od serca. Słuchajcie, w tym momencie możemy zrobić 2-2. Fabiański i Marek kontra Sentino i kurwa Alvarez. Ej, dobra. Mogę ci powiedzieć. Jak chcesz, mogę ci powiedzieć. Nie, no tak myślałem, czy chcesz... Mogę to tak... wyczyścić. Nie, jeżeli chcesz... Nie, poczekaj. Ja tu prowadzę, kolego. Jesteś nowy, może nie wiesz, ja tu prowadzę. Rzucając te kurwa śmieszne zaczepki, świńskie teksty i tak dalej, czy chciałbyś odnieść się do tego tematu w taki sposób, żeby widownia to zaakceptowała i przeżyła i żebyś ty miał z tym kurwa kiedyś może spokój, bo jak nie, to ja pierdolę, będzie jazda. Mogę to zrobić. Tak? No dawaj. Tak, otóż poczyniłem pewne kroki prawne w kierunku ataku na portale plotkarskie, bo mam na piśmie oświadczenie tejże, które mówi o przebiegu zdarzeń tamtej feralnej nocy. I to jest nie do podważenia. Po prostu nic się nie wydarzyło. Sytuacja była taka, jaka była. Nie będę wchodził w szczegóły. Więc jeżeli chcesz, mogę ci pokazać zrzut ekranu, podpis u notariusza. Proszę bardzo. Ja nie wiem, czy ja chcę zobaczyć tam materiały z tych wydarzeń, bo to jest nie fair. Ale poczekaj. Trans TV zbanowali, a tam na czacie ciągle wszystko jest. Nie zbanowali na stałe, już wracamy za 2 tygodnie. Oczywiście następna edycja to świeżutko po walce, po ciężkim nokaucie. No. No dobra, skończmy temat. Nie, poczekaj, ja ci powiem jedno. Ty jak cała reszta pewnie ludzi, bardzo by chcieli, żeby tam się coś wydarzyło. Bardzo by chcieli widzieć tego Fabiańskiego, który kurwa jest w takiej, a nie innej sytuacji. Więc ja niestety muszę cię zmartwić. No, po prostu nie zobaczysz tego nigdy w życiu, ponieważ nic się tam kurwa nie wydarzyło. Koniec tematu. Ja pierdolę. Nice, ładnie. Ładnie wjechał. Nie słabny, tylko po prostu mam kurwa. To teraz dość, mówił Marek? Marek czy Fabiański teraz mówił? Marek. Aha. Gosia. Przepraszam, Gosia. Oglądałeś Botox? Błagam, ja nie wytrzymam tego cringe'u. Ja jestem mistrzem cringe'u, a nie oglądasz mogę dawać. Botox? Błagam, przejdźmy. Dobra. Ja bym chciał przejść do naszego main eventu, czyli do Amadeusza Ferrari i Kamila Łaszczyka. Słuchajcie, panowie, pomiędzy wami wytworzył się tak wielki konflikt, którego zresztą jestem wielkim fanem. Także co, przechodzimy od początku.